Zrobiłeś herbatę? Zacna herbata. Zacna, zacna. Helix? Tak. A jaki ty masz w ogóle rekord kapek? Freestylera się o takie rzeczy nie pyta. Tak więc zapytać się, jakie jest przesłanie tej krótkiej scenki, jaką mieliście okazję przed chwilą zobaczyć. Tak, otóż grając na treningu, kiedy młodzi patrzą na nas, pierwsze pytanie zawsze pada, jaki jest twój rekord kapek? No a to pytanie jest absolutnie nietrafione, ponieważ to jest jedna z najpodstawniejszych podstaw we freestyle futbolu. Jeżeli chcemy się uczyć trików, musimy umieć kapki. Brzezik, jak to wygląda? Jakbyś to porównał? No właśnie, zapytać się freestylera, jaki jest jego rekord kapek, to jak zapytać się koszykarza, jaki jest jego rekord kozłowania. To jest taka podstawa, że nawet się tego nie liczy. Nauczymy was, pokażemy wam, jak się robi kapki, bo bez nich nie warto jest zabierać się za jakiekolwiek triki. Zapraszamy. Musicie pamiętać o tym, że są różne typy kapek. Na samym początku, jeżeli łatwiej wam na przykład będzie podkręcać piłkę, nie musicie się koniecznie tego oduczać. Macie teraz na ekranie parę przykładów znanych i bardzo dobrych freestylerów. Jak widzicie, każdy z nich ma własny, specyficzny sposób kapkowania, tak więc nie musicie się zrażać, jeżeli akurat robicie kapki inaczej niż wasz ulubieniec. Teraz może zaczniemy od podbicia, ponieważ żeby zacząć żonglerkę, musimy najpierw podnieść piłkę z ziemi. Tak więc na początek najlepiej przycisnąć piłkę do ziemi swoją lepszą stopą i podwinąć ją szybkim, sprawnym ruchem, trzymając palce u góry. Pamiętajcie o tym, żeby utrzymywać postawę wyprostowaną, skupcie wzrok na piłce i starajcie się kapkować od samego początku na przemian lewą oraz prawą nogą. Jest to podstawa we freestyle futbolu, żeby używać obydwu nóg. Grajcie spokojnie, starajcie się nie wjeżdżać na boki. Wszystkiego się nauczycie metodą prób i błędów, na pewno piłka będzie wam często odskakiwać, ale właśnie tak uczył się każdy zawodowy freestyler. Piłkę najlepiej podbijać tą częścią stopy, którą teraz widzicie na swoich ekranach. Za sztuczki polecamy zabierać się wtedy, kiedy będziecie umieć 50 kapek na lewą oraz na prawą nogę. Na zmianę. To by było na tyle. Mamy nadzieję, że ten film wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję oraz przycisk lajka, który jest jak zawsze zresztą pod tym filmem. Zajrzyjcie również na naszego Facebooka, natomiast teraz pozostawiamy was z akcjami, których wycięte kapki mieliście okazję zobaczyć na początku tego filmu. Być może już za parę lat będziecie w stanie wykonywać również takie ewolucje, natomiast na razie lepiej zacząć od podstaw. Do widzenia!